I wracamy. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Oglądają Państwo telewizję Republika w takie wczesno popołudniowe pasmo. Mam przyjemność dla Państwa prowadzić. Niemniej dużo się wydarzyło. Trochę będziemy ten tydzień starali się podsumować. A mieliśmy i bardzo burzliwy Sejm, i dużo wydarzeń dookoła Sejmu. Tydzień zamknął się chociażby wizytą w Polsce Didier Reynersa, to jest belgijski polityk, chociażby były minister spraw zagranicznych tego państwa, a w obecnej Komisji Europejskiej komisarz odpowiedzialny za praworządność, za wymiar sprawiedliwości. Didier Reynes przyjechał do Polski i stwierdził się, pochwalił rząd, że dobrze, że jest szansa, żeby Polska znowu stała się praworządna. Ale myślę, że w ministerstwie musiał pojawić się pewna panika, kiedy pan komisarz mówił, że czeka na projekty ustaw, które mają przywrócić po brukselsku rozumianą praworządność. Do tej pory obecnemu rządowi poza ustawą budżetową i okołobudżetową nie udało się żadnej innej ustawy przyjąć, nawet na własnej Radzie Ministrów, co dopiero przez Sejm przeprowadzić, więc myślę, że rząd, który przez pierwszy miesiąc się przyzwyczaił, że uchwałami tylko rządzi, teraz musi przyjąć ustawę, a to jest Sejm, Senat, Prezydent, ewentualnie Trybunał Konstytucyjny. Więc myślę, że Ministerstwo Sprawiedliwości wcale może nie być takie zadowolone z tego, że jednak Komisja Europejska stwierdziła, że to nie ustawy, że to nie uchwały, ale ustawy stanowią prawo w państwie demokratycznym. Zobaczymy, jak sobie z tym Adam Bodnar poradzi. A my trochę stajemy w tych relacjach unijnych. Naszym gościem Kacper Kita, portal Nowy Ład. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No to od tej praworządności zaczniemy. Czytałem taki ciekawy komentarz, że Polska, polski rząd, rząd Donalda Tuska będzie miał w Brukseli taryfę ulgową, bo w Brukseli się pali, a to się pali na Półwyspie Iberyjskim, Apenińskim to już w ogóle, ale w samej Francji Marine Le Pen ma duże szanse na zwycięstwo, a w Niemczech rośnie AfD, w wielu landach wygrywa. Tak, że będzie mogła rządzić samodzielnie w skali ogólno-niemieckiej. AfD już wyraźnie zajmuje drugie miejsce, wyprzedza o 6, 7, 8 niekiedy punktów procentowych rządzącą obecnie SPD, Partię Socjalistyczną. Cały czas prowadzą chadecy, ale ich przewaga, ich różnica między AfD a właśnie chadekami też się różni. No i konkluzja jest taka. Donald Tusk może zrobić wszystko, byleby tylko uspokoił Polskę, bo Bruksela musi się zająć pożarem antyestablishmentowym, który rozlewa się po całym kontynencie, także po państwach tak zwanej Starej Unii. Tak, myślę, że to jest trafna obserwacja. To znaczy, rzeczywiście musimy sobie uświadomić, że w obu tych największych państwach Unii Europejskiej, w Niemczech i we Francji, tak jak pan powiedział, te partie tak zwanej skrajnej prawicy, partie prawicowe, narodowo-populistyczne, mają wyższe poparcie niż partie rządzące i to wyraźnie wyższe. Tak? Le Pen ma poparcie rzędu 30 kilku procent według sondaży, co sprawi, że prawdopodobnie w wyborach w czerwcu, kiedy będą wybory do Parlamentu Europejskiego, bardzo wyraźnie wygra z odrodzeniem Emmanuela Macrona. W Niemczech tak samo, tak jak pan powiedział, AfD jest wyraźnie przed socjaldemokracją Scholza, który też musi się zmagać z protestami chociażby rolników w ostatnich dniach i tygodniach. Mamy jeszcze perspektywę tego, że Donald Trump może w listopadzie wygrać wybory w Stanach Zjednoczonych, o czym też pamiętajmy. Więc w tej sytuacji dla establishmentu unijnego premier Donald Tusk jest po pierwsze kimś, kto trochę jest dla nich takim reprezentantem. Chcieliby, żeby jego rządy były sukcesem. Bardzo im zależy na tym, żeby te rządy się utrzymały, dlatego że to jest taka success story, że po rządach tych straszliwych populistów da się wrócić i da się nawet tę Polskę w dzikim wschodnioeuropejskim kraju, da się, prawda, przywrócić praworządność, przywrócić liberalną demokrację itd., itd. I że nawet jeżeli ci straszni populiści dochodzą do władzy, to później udaje się ich odsunąć i Donald Tusk powinien być skutecznym restauratorem starego porządku, a po drugie oczywiście Polska jest na tyle dużym krajem, że ma to istotne znaczenie, tak, żeby w Polsce tego typu zmiana była trwała. No i myślę, że w nadchodzących miesiącach wraz z kolejnymi wyborami
najpierw samorządowymi, ale wyborami do Parlamentu Europejskiego, które pokażą w skali całej Europy ten układ sił obecnie, a później wyborami prezydenckimi, które trwale zdecydują o układzie sił w Polsce, no będziemy mieli na pewno wiele działań tego establishmentu europejskiego nastawionych na to, żeby ta zmiana polityczna, która się w Polsce dokonała, była jak najtwardsza i jak najszersza. I żeby była jak najbardziej scementowana. No to co? To Bruksela jest gotowa chociażby odblokować szerokim strumieniem środki i z tego funduszu na odbudowę u nas potocznie zwanymi środkami na KPO, ale także duży budżet, który był pod znakiem zapytania, czy tego kurka też Bruksela w ramach głodzenia Polski nie zakręci teraz. Bruksela, która sama ma bardzo poważne kłopoty budżetowe w Brukseli, wbrew naszej powszechnej opinii, w tej chwili bardzo pieniędzy brakuje. Czy ta Bruksela będzie gotowa wesprzeć, zasilić i stabilizować rząd Donalda Tuska, rząd centrolewicowy miliardami euro w ramach różnych funduszy? Może jeszcze jedna statystyka, żeby pokazać, jak mocno ta sytuacja w Europie Zachodniej się zmienia. Jak sobie porównamy liczbę posłów w parlamentach czterech największych krajów Unii Europejskiej, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, 10 lat temu i dzisiaj, mamy aż 14-krotny wzrost liczby posłów z tych partii tak zwanych skrajnie prawicowych, tak nazywanych media głównego nurtu, generalnie partiach prawicy kontestatorskich, partiach narodowo-populistycznych, więc ten trend jest bardzo, bardzo wyraźny. I w tej sytuacji mamy właśnie z jednej strony presję na to, żeby w poszczególnych krajach ograniczać, zwalczać tych tak zwanych populistów, a z drugiej strony, żeby wyprowadzać kompetencje na poziom unijny. A z drugiej strony, co pan powiedział, KPO ma być takim mechanizmem wpływania po prostu na politykę wewnętrzną poszczególnych krajów. Z jednej strony ten mechanizm, który dobrze znamy z Polski, prawda, że dostaniecie pieniążki, jeśli będziecie grzeczni, a z drugiej strony to jest też środek do tego, żeby jeżeli już jacyś politycy, którzy się Brukseli niekoniecznie podobają, dojdą do władzy, żeby ich tymi pieniędzmi zagłaskiwać, tak, żeby ich przekonywać, że zobaczcie, doszliście już do władzy, no to jeżeli chcecie się utrzymać, to teraz musicie zrobić to, to, to i to w zamian za pieniądze, prawda? Tylko tych pieniędzy myślę, brakuje. I ja mam takie pytanie, czy na przykład, bo teraz rząd włoski ma kłopoty, rząd konserwatywno-prawicowy, ale też nie tak jakoś tak bardzo, no bo tam przecież w koalicji rządzącej jest partia, która przynależy do Europejskiej Partii Ludowej, tej samej partii co Donald Tusk, ale już tam pojawiają się głosy wobec tego rządu, że prawdopodobnie trzeba będzie zmienić układ sądowniczy, że jest problem z praworządnością. Nie będzie tak, że tutaj Unia będzie wspierać pieniędzmi Tuska, ale będzie ten sam kurek zakręcać dla Włoch, żeby tam też do zmiany doprowadzić. Myślę, taki mechanizm, gdziekolwiek pojawi się rząd, który będzie za bardzo wystawał, za bardzo walczył o interesy z elitą brukselską, to tam od razu się będzie pieniądze odcinać. Myślę, że z tymi pieniędzmi często chodzi o to, żeby gonić króliczka, a nie żeby go dogonić, prawda? Ta perspektywa, żeby jeszcze więcej pieniędzy dostać, zawsze myślę, jest jak taki miecz Damoklesa wiszący nad poszczególnymi rządami, bardzo, bardzo wygodna, żeby nigdy do końca tych pieniędzy nie wypłacić. Myślę, że jest to wygodne. Jeśli chodzi o sytuację we Włoszech, no to na razie z opóźnieniem, ale te pieniądze rząd obecny dostawał. Niemniej też na pewno wpływa to na postawę tego rządu, który, no tak jak pan słusznie powiedział, jest rządem koalicyjnym. No i też faktem jest, że wobec tego, że w Polsce dokonała się zmiana władzy i w Hiszpanii nie doszło do zmiany władzy, utrzymała się władzy lewicy, no to premier Meloni jest dość osamotniona na europejskiej scenie, więc myślę, że tym bardziej jest ostrożna w tych ruchach, które wykonuje, stąd unika konfliktu z Unią Europejską. No tutaj będzie chciała na pewno zmienić konstytucję, żeby swoją pozycję wzmocnić, ale to trzeba by dużo o tym mówić. To prawda, ale Włochy, jeżeli już mamy sobotnie popołudnie, to jest może taki moment, gdzie można powiedzieć coś poważnie i coś wejść aż troszeczkę za kurtynę europejskiej polityki, porozmawiać poważniej i na wyższym poziomie. To niech państwo sobie prześledzą najnowszą historię Włoch. To dobrze sięgnąć po książkę pana redaktora o Giorgi Meloni. To jest nie tyle książka biograficzna, ile książka o systemie politycznym Włoch ostatnich kilku dekad. No to Bruksela pokazała, jak potrafi zmieniać rządy w Rzymie w zależności od tego, co jest jej potrzebne.
Tak, no kilkukrotnie do tego dochodziło. Najbardziej w 2011 roku, kiedy rząd Berlusconiego wybrany w wyborach został po prostu obalony poprzez zaangażowanie rządów Niemiec i Francji, Merkel i Sarkoziego oraz instytucji unijnych, które się decyzji Merkel podporządkowały. Oczywiście Berlusconi miał swoje na sumieniu, niemniej faktem jest, że był wybrany w wyborach, a został zastąpiony przez technokratę, który nie był w ogóle wcześniej znany, Mario Montiego, polityka, tak naprawdę wcześniej nie polityka, tylko ekonomista, przedstawiony właśnie jako niezależny ekspert, który teraz będzie Włochami rządził zamiast kogoś wybranego w wyborach. Przez kolejne 11 lat we Włoszech nie było premiera, który byłby po prostu szefem partii, która wygrała wybory, albo kandydatem tej partii na premiera, która wygrała wybory, tylko za każdym razem ten rząd powstawał wskutek jakichś zakulisowych negocjacji. Zawsze była ta presja przy użyciu właśnie instytucji unijnych, instytucji finansowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy był w to mocno w obalenie Berlusconiego zaangażowany, no bo właśnie zawsze ta presja, że na przykład wówczas niemieckie banki szybko sprzedawały włoskie obligacje, szybko angażowały się w różny sposób te instytucje międzynarodowe, czy finansowe, czy polityczne, w to, żeby sytuację Berlusconiego wówczas osłabić i żeby doprowadzić do korzystnej zmiany rządu dla siebie, a z drugiej strony, kiedy nowy rząd się pojawia, no to wtedy odkręcać kurek z pieniędzmi, pokazywać, że zobaczcie, dobry, fajny europejski rząd się pojawił, no to teraz macie więcej pieniążków w portfelach, więc rzeczywiście jest to mechanizm, który we Włoszech kilkukrotnie funkcjonował i który w Polsce też do pewnego stopnia możemy go obserwować. Panie redaktorze, wróćmy do naszych polsko-unijnych relacji. Jak już powiedziałem, komisarz europejski do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders, polityk z Belgii, odwiedził Warszawę. Spotkał się m.in. z Adamem Bodnarem i to spotkanie wzbudziło najwięcej emocji, bo tam było stosunkowo najwięcej konkretów, to raz, ale była pewna symboliczna scena. Pan minister odniósł się nie wprost, ale bardzo wyraźnie do wizyt pana komisarza wcześniej w gmachu z Ministerstwa Sprawiedliwości i symbolicznie chciał zmazać albo zanegować tamte wizyty. Jego poprzednik Zbigniew Ziobro wręczył kiedyś panu komisarzowi dwa wielko, dużo formatowe zdjęcia, takie w dużych ramkach, taki metr na metr, zdjęcia zniszczonej Warszawy, morza gruzów Warszawy z lat 44-45. Pochodziły te zdjęcia jako symbol zniszczenia, ale też jako no, takie uświadomienie, co zrobili Niemcy i za co powinni zapłacić. Wczoraj Adam Bodnar, to już takie mniejsze, małe zdjęcie, ale zawsze wręczył Warszawy odbudowane i mówiąc, niech pan ma to zdjęcie pięknej, odbudowanej Warszawy, także ze środków europejskich. Kropka. To jest tak, że Adam Bodnar no, tym samym narzuca narrację, że żadne reparacje nie są potrzebne, bo już sobie poradziliśmy i tamte zdjęcia zniszczone, teraz Warszawa jest piękna i już nie ma sensu wracać do żadnych rozliczeń za II wojnę światową. No to jest bardzo symboliczne przesunięcie pozycji Polski z perspektywy kogoś, kto się domaga większej liczby środków, chociażby w kontekście właśnie zniszczeń wojennych i braku reparacji od Niemiec, na kogoś, kto przeciwnie dziękuje za to, że już bardzo dużo otrzymał. I w tym kontekście tak naprawdę tutaj minister Bodnar wskazał, że właśnie no, tak naprawdę zasugerował, że odbudowa Warszawy nie byłaby możliwa bez środków unijnych, no co jest absurdem, biorąc pod uwagę, że przecież Unia Europejska powstała znacznie po tym, jak Warszawa została odbudowana. Oczywiście no, środki unijne są przeznaczane na rozbudowę infrastruktury w Polsce, ale też pamiętajmy, że to nie jest tak, że Unia Europejska jest dobrą ciocią, która nam za darmo daje te pieniądze. Ogromna część tych pieniędzy wraca na Zachód. Też te pieniądze, pamiętajmy, że nie zawsze są w sposób dobry wykorzystywane. Często też są wykorzystywane właśnie, widzimy, do nacisków politycznych. Też no, oddajemy jakby też często swoją suwerenność, swoją decyzyjność o tym, co się u nas dzieje w zamian za pieniądze. Więc tutaj to trzeba kalkulować. Tak, pieniądze nie są jedyną wartością w życiu. Tak, każdy sobie z tego z nas w swoim życiu osobistym zdaje sprawę i tak samo musimy o tym patrzeć na poziomie życia narodu. Więc myślę, że tak, jest to oczywiście symboliczne. No i zobaczymy, jak mocno komisarz Reynolds będzie chciał angażować się bezpośrednio we wspieranie nowego rządu, pewnie dość wyraźnie.
I o tym mówił Kacper Kita, portal Nowy Ład. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. A ja Państwu dziękuję oczywiście za obecność i zapraszam po więcej, bo za chwilę do naszego studia po serwisie informacyjnym wracamy, ale jeszcze przypomnę, że można także wpłacać na nasze konto, ale o tym powiem szerzej już po serwisie informacyjnym za chwilę w studio, a w studio Adrian Wachowiak. Zapraszam w jego imieniu na serwis informacyjny. Do zobaczenia.